Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych przepraszam, i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach. Z dniem 1 maja 2016 roku minie okres przejściowy dotyczący ograniczenia możliwości nabywania gruntów rolnych i leśnych przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W odniesieniu do nieruchomości rolnych, aby przeciwdziałać nadmiernej koncentracji prawa własności tychże nieruchomości, prowadzenie działalności rolniczej przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji, Sejm 31 marca 2016 roku uchwalił ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobu własności rolnej Skarbu Państwa. Wysoka Izbo, należy zauważyć, że podobne zagrożenia dotyczą również gruntów leśnych. Gruntów leśnych nie stanowiących własności Skarbu Państwa jest w Polsce 1 751 000 hektarów. Trzeba przeciwdziałać ich bezładnemu wykupowi, powiększać zasoby leśne, obejmować coraz większą powierzchnię lasów standardami gospodarowania i ochrony obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. Trzeba prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną w interesie dobra ogólnego, pamiętając, że polskie lasy są zasobami o strategicznym charakterze, że pełnią funkcje ochronne, produkcyjne i społeczne. Zapewnienie trwałości lasów ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa ekologicznego kraju. Ochrona środowiska, której będzie służyć omawiana tutaj ustawa, jest bardzo ważną wartością konstytucyjną. Wysoka Izbo, procedowana dzisiaj ustawa wprowadza instrumenty prawne służące nabywaniu przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, gruntów leśnych. W przypadku sprzedaży gruntów leśnych przez osobę fizyczną lub prawną albo przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe będzie przysługiwać z mocy ustawy prawo pierwokupu tych gruntów. Jeżeli natomiast przeniesienie własności gruntów będzie następować nie w wyniku sprzedaży, będzie przysługiwało tak zwane prawo wykupu. Wysoka Izbo, przejdę może do szczegółowego przedstawiania proponowanych rozwiązań, które Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu. Otóż, proszę Państwa, nadaje się nowe brzmienie artykułowi 37 ustawy o lasach. Te zmiany sprowadzają się do tego, że kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych będzie mógł za zgodą dyrektora generalnego kupić, nabyć grunty przeznaczone do zalesienia albo inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej, nie narusza interesów Skarbu Państwa. I są bardzo istotne przesłanki, jeśli chodzi o celowość nabycia tych gruntów. One są ujęte w ustępie drugim. Chodzi mianowicie o grunty, które bezpośrednio przylegają do gruntu pozostającego w zarządzie Lasów Państwowych. Jeżeli mamy do czynienia z przypadkiem zniesienia współwłasności lasu czy gruntu przeznaczonego do zalesienia albo innego gruntu lub nieruchomości, jeżeli mamy do czynienia z przebiegiem granicy, z regulacją przebiegu granicy rolno-leśnej. A zatem, proszę Państwa, to są przesłanki, które pozwalają nadleśniczemu racjonalnie ocenić, czy grunty powinny zostać wykupione, czy nie. I w takiej sytuacji, jeżeli uzna to za celowe, zwraca się do dyrektora Lasów Państwowych i po uzyskaniu jego zgody w terminie 30 dni daje oświadczenie do notariusza, przed którym spisano umowę sprzedaży, o nabyciu gruntów Skarbu Państwa. Proszę Państwa, są oczywiście wyjątki. Należy jeszcze dodać oczywiście, że w wypadku, jeżeli nie mamy do czynienia ze sprzedażą, jest w tym momencie tak zwane prawo wykupu, to znaczy oświadczenie nadleśniczego w wypadku innych umów niż umowa sprzedaży, takie, które prowadzi do wykupu gruntu za tę cenę, która jest proponowana. Szanowni Państwo, przypominam, że to są rozwiązania analogiczne do ustawy uchwalonej 31
31 marca tego roku, dotyczącego obrotu gruntami rolnymi. I podobnie jak w tamtej ustawie, tutaj mamy do czynienia z wyłączeniami w obrębie najbliższej rodziny. I mówi o tym ustęp 4 w artykule 37a, mianowicie zgodnie z przepisami ustępu 4, przepisów nie stosuje się do małżonka zbywcy, do krewnych lub powinowatych zbywcy w linii prostej bez ograniczenia stopnia, do krewnych lub powinowatych zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia. Nie stosuje się wobec osób związanych ze zbywcą z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli. Nie stosuje się również do jednostek samorządu terytorialnego. Również w przypadku dziedziczenia i w przypadku zbycia gospodarstwa rolnego. Krótko mówiąc, są daleko idące wyjątki od stosowania tej ustawy. Cała procedura jest określona w artykułach od 37a do 37k dodawanych do ustawy o lasach. Mówi się o tym, w jaki sposób, jak powinien wyglądać wniosek, który nadleśniczy składa do dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Oznacza się terminy, oznacza się całą szczegółową procedurę. Szanowni Państwo, jest to rzecz jasna, że takie kwestie jak prowadzenie, jak ochrona środowiska, jak prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej, bo po zastosowaniu tych opisywanych tutaj w projekcie ustawy, nad którą dyskutujemy, nad którą debatujemy, po zastosowaniu tych wszystkich instrumentów prawnych, mamy do czynienia, nie będziemy mieć do czynienia z taką oto sytuacją, że większa powierzchnia gruntów będzie objęta racjonalną gospodarką leśną, taką jak prowadzą Lasy Państwowe na swoich gruntach. I że bez zastosowania tych instrumentów nie można by było tej właśnie wartości uzyskać. W tych dodawanych artykułach do ustawy o lasach mamy pewnego rodzaju zabezpieczenia, podobnie do tej ustawy dotyczącej gruntów rolnych, mianowicie, że czynność prawna dokonana niezgodnie z tymi artykułami, czyli jeśli się nie umożliwi prawa, wykonania prawa pierwokupu, jeżeli notariusz nie zawiadomi właściwego nadleśniczego, czynność prawna jest po prostu nieważna. Generalnie, proszę Państwa, chodzi o to, żeby przed upływem terminu przejściowego, jaki będzie trwał do 30 kwietnia 2016 roku, żeby analogicznie do instrumentów stosowanych wobec gruntów rolnych, na grunty leśne nałożyć takie same przepisy ochronne, które umożliwią ich ochronę przed niekontrolowanym wykupem, a racjonalna gospodarka leśna umożliwia to, że całe społeczeństwo może korzystać z lasów będących własnością Skarbu Państwa. Lasy zarządzane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe pełnią rozliczne funkcje, nie tylko produkcyjne, ale ochronne, ale udostępniania ogółowi społeczeństwa wszystkich pożytków płynących z lasu. Dlatego chodzi o to, żeby do 30 kwietnia 2016 roku przepisy ustawy były obowiązujące. Artykuł 4 omawianego przeze mnie tutaj projektu stanowi, że ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 roku. Jak wiadomo, mamy dzisiaj dzień 12 kwietnia. Oczywiście muszą być konstytucyjne terminy dla Senatu, dla pana prezydenta. Niemniej jednak wartości, które ta ustawa będzie chroniła, są na tyle istotne, że ten, myślę, 14-dniowy termin vacatio legis z pewnością uda się uzyskać, a chodzi o to, żeby przed upływem okresu przejściowego lasy polskie były chronione. Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa bardzo proszę o przyjęcie sprawozdania komisji zawartego w druku 411. Dodam, że również komisja przedstawia Wysokiej Izbie wnioski mniejszości, ale będziemy nad tym głosować w trzecim czytaniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani poseł. Sejm ustalił, że w